And on the national level in France, the leader of the Socialist Party, it's a woman, Martine Aubry, started as one of the political big enemies in France, started in public the debate whether has to leave nuclear or not. And she commissioned with some old campaigners of the anti-nuclear movement in France, the first study ever done for a big party in France, which showed how it's feasible in France to overcome the nuclear era. Szczytną zajmę istotną postacią jest socjalistka Martine Aubry, która przeprowadzała debatę na temat atomu we Francji. Wyszła, weszła w współpracę z osobami, które od dawna prowadzą, od dawna są aktywne w ruchu antynuklearnym. I wspólnie zaczęli przygotowanie badania na temat tego, jak w realny sposób Francja mogłaby wyjść z phasing out processes. It's really already the majority.
Why the country which has so far no nuclear weapons should now decide to go nuclear? Większość krajów Unii Europejskiej wykorzysta tę energię atomową, bo się też nieco odchodzi od atomu, to nie ma powodu, dla którego kraj, który dotychczas wykorzysta tę technologię, miałby zdawać się na nowe elektrownie atomowe. It's not only about constructing one or two plants. Nie chodzi jedynie o budowę jednej czy dwóch elektrowni. If you go nuclear, you need the whole infrastructure, which is, you know, probably the waste debate, but you know, you have to go for new parts of civil service. You need authorities not only to give the approval for construction, but also another authority to survey everything. And it's, I think it makes no sense at all to create all this only for two plants. Decyzja o wyborze energetyki atomowej pociąga ze sobą wiele wymagań ze strony infrastruktury. Nie chodzi tylko o budowę nowych elektrowni, ale także o nowe władze, które muszą dać zgodę na budowę, a następnie będą kierować strony elektrowni. Także tak jak w swoich oczach nie ma najmniejszego sensu, żeby tworzyć tę całą infrastrukturę i nie dać elektrowni. It will be not only very expensive to go for the construction of the plants, so in Ukraine, in Ukraine, they come with 6 billion euros, 6 to 7 billion euros for the construction of one plant. It will be also very expensive for the state to go for the whole infrastructure. Nie tylko budowa elektrowni jest bardzo droga, ponieważ jak się pieniądze w Wielkiej Brytanii, budowa elektrowni kosztuje 6-7 miliardów euro. Także formowanie tej infrastruktury pociąga za sobą ogromne koszty. During the Polish presidency in Brussels, my group will very much focus on the discussion on energy future in Europe with a clear link to the decision making process in Poland. Więc w okresie polskiej prezydencji grupa w Brukseli skupi się na omawianiu polityki energetycznej, takich, które jest przyszłościowa, a także połączy ten temat z samym procesem decyzyjnym, który będzie miał miejsce w Polsce. So I'm always wondering about how close the relations between governments in Europe really are, but so during the meetings with Mr. Tusk and other members of the Polish government, I had the impression that maybe they did not really work on the details of Fukushima. But they are starting to question how comes that Germany is taking such a decision as Mrs. Merkel did. Zawsze mnie zastanawia, jakie panią relacje między rządzącymi w Europie i spotkania z premierem Tuskiem z innymi przedstawicielami rządu dalej pokazały mi, że chyba nie do końca te osoby, które są też z władzy, nie są sprawy ze skutków Fukushimy. Stąd kwestionowanie zasadności decyzji, które zostały podjęte w Niemczech przez każdy z nas. So my impression from the meetings during the last days and also from a lot of talks with people I know from both in the European Parliament and services in the Commission, etc. In Poland, there is no real enthusiasm about nuclear. Więc wrażenie, doświadczenia ostatnich dni
czy rozmowy z osobami, które odwiedzają się w temacie Parlamentu Europejskiego Komisji, pokazały mi, że w Polsce właściwie nic nie wyraża z organizacją. So in this mood, after Fukushima, I think of us all the opportunities we need to avoid a pro-nuclear decision in Poland. I think so at least Mr. Tusk will stick to the offer that there will be a referendum in Poland before they finally decide. And so I cannot imagine that in Poland, the result after Fukushima will be really different from the decision in Italy, because I think Polish people are as reasonable as Italians. Tak więc ten nasz report w sprawie Fukushimy stanowi ogromne szanse na to, żeby Polska uniknęła decyzji zarządu elektrowni atomowej. Mam nadzieję, że pan Tusk dotrzyma obietnicę, o przeprowadzeniu referendum na temat budowy elektrowni przez ostateczne podjęcie decyzji. I to nam sobie wyobrazić, żeby wynik takiego referendum znacznie różnił się od tego, które są przeprowadzone we Włoszech, ponieważ wydaje się, że pan przewodnik rozumie jak but for strategic cooperation, I would think that if we have our first round of discussion with the Minister for Environment of Poland on energy strategies, some of you should join this meeting organized by our group in the European Parliament to get a better hunch also on what's going on and where are the opportunities for successful work against the nuclear weapon. Thank you. Tak więc tutaj się zatrzymam, ale w troszeczkę ochronę porozmawiamy o alternatywach. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę strategiczną, to myślę, że powinniście Państwo dołączyć do rozmów, które będą prowadzone w Brukseli. Nasza grupa zaprosi ministra środowiska. Udział w tego spotkaniu pokazałby, jak mają się sprawy związane z energetyką nuklearną, a także pokazałoby szansę dla ruchów przeciwatomowych. Dziękuję.